proszę. Uważaj, nie wdepnij w te żygi. Masz smykałkę do tak niegodziwej pracy. Jestem zaszczycony. Cel zlikwidowany. Lubię z tobą pracować.
Nigdy nie zawodzisz Ujio. Jestem pewien, że w osoby z twoimi umiejętnościami. Pracuj tak dalej, a nigdy nie będziesz chodził z pustym brzuchem. Mam tutaj puste... Chcesz nową mieszankę? Pasuje do reszty. Chcesz nową mieszankę? Mówię na to sk... Te potwory same się nie zabiją, ale... Gdzie indziej znajdziesz takie dobre? Bestie nadchodzą bestie. Thank you.
Skąd się wzięły te wizje? Z anomalii, która zabiła mamę. W nocy wdarła się do chaty. Zamiast mnie zabić, namieszała mi w głowie. Przykro mi. Przemoc, zło, okropieństwa, ciągle to widzę. Zaczęło się, gdy byłam mała. Myślałam, że tracę rozum. Kiedy pojęłaś, że tak nie jest? Wciąż do końca nie wiem. Te wizje są prawdziwe? A skąd wiesz, że twoje są? Ja nie widzę przyszłości, tylko złe rzeczy, które już się wydarzyły. Może z jednym wyjątkiem. Gdy stało się to pierwszy raz, widziałem ciebie. No, więc widzisz. To pewnie nie było łatwe, dorastać z Jakubem w pobliżu, który próbował być ojcem. Wierz mi, że to nie było najgorsze. Dorastanie w czasie wojny. Słyszałem opowieści. Wyobrażam sobie. Nie, nie wyobrażasz. Nie wyglądasz dużo starzej niż ja, ale podobno w magiczny sposób ominęło cię kilka ostatnich dekad. Naprawdę, nie masz pojęcia o tym, jak to było dorastać podczas nieustannej rzezi. A możesz sobie wyobrazić, jak to było widzieć, jak twoja cała planeta umiera? O kurde, tak mi przykro. Twoi bliscy zginęli. Tak. Tak. Nie tylko moi. Jeśli dobrze pamiętam, tu niedaleko jest niezła knajpa z laskami. Powiedz im, że Picasso przesyła pozdrowienia. Tylko pomyśl, jeśli gdzieś tam jest więcej tubylców, może mogliby nam pomóc. Skoro przetrwali tak długo z anomalią. Zdaniem Tiago tubylec przybył z tego miejsca. Ale co mogło się stać z pozostałymi? Czy to anomalia sprawiła, że wyginęli? A może przenieśli się gdzieś, gdzie nie sięga jej wpływ? Thank you.
Wiesz o tych ruinach, Tiago? Przypuszczam, że wznieśli je przodkowie Augusta. Już od dawna są opuszczone. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Wiesz, co się stało ze współbraćmi Augusta? Jest ich więcej? Pytałem Augusta wiele razy. Albo nie rozumie moich pytań, albo unika odpowiedzi. Tam jest ten pomnik, przed nami. Muszę umieścić tam odbiornik.
Obajderze, te ruiny są niesamowite. Szkoda, że nie mam czasu, by je zbadać. Może jeśli wrócimy tą samą drogą... O ile w ogóle wrócimy. Burza. Ostrzeż innych. Musimy znaleźć schronienie. August, wróciłeś! Co robi twój przyjaciel? Bailey! Kurwa! Patrzcie na to dziwadło! To przez nie jest ta cholerna burza! Czekaj, to nie tak jak myślisz! August potrafi ją kontrolować! Patrz, przecież on nam pomaga! Gówno prawda! Bailey, lepiej opuść tę broń! Nie, nie ma mowy! Już dość długo biorę udział w tej jebanej wyprawie! Teraz wrócę do Corrigana i zabiorę ze sobą tego odmieńca! Chodź tu! Więc to takie uczucie. Bailey, uważaj! Nie wiesz, co ta energia może ci zrobić! O nie! Biejcie! Ruchy! Serio?
Nie chcesz tego robić. Nawet nie wiesz, jak się mylisz, odmieńcu. Nie wiem, jakim... Próbuj się uspokoić, pozwól się zbadać doktorowi, zapewniemy. Nie. Bejni! Musisz mnie posłuchać. Nikuja! Myślisz sobie, że skoro masz tę całą moc, to możesz mi rozkazywać? Koniec! Teraz cię załatwię. Nie! Nie wygrasz ze mną! Dlaczego odchodzi? Nie! Nie! Czekaj! Czekaj! Nie! 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 Wciąż oddycha, ale rdzeń kręgowy jest przerwany. Jeśli przeżyje, nie będzie chodzić. Dobrze. Nie chcę patrzeć, jak ją zżerają potwory. No, chodźmy. Nie ma powodu, żeby dłużej cierpiała. Nie! Nie obchodzi mnie, co nam zrobiła. Trzeba ją zabrać. Zajmę się nią osobiście. Ja zrobiłabym to dla każdego z was. Serio? No dobra. Teraz wersja bez ściemy. Ta wizja o łące jest wyraźniejsza. Bailey tam jest. Jak jej nie weźmiemy, wizja się nie wypełni. W tej wizji wszyscy w niej są? Jak? Nie wiem. Mówiłaś mu? On nie chce słuchać, co mam do powiedzenia. Pogadać, no bo nie wiem, jak to powiedzieć. Dla niektórych z nas to może źle się skończyć. Nie wiem, co ty tam trujesz, ale daj spokój. Muszę przygotować ciężarówkę. Tak, ale posłuch... Co? Umrzemy tu czy tam, co za różnica. W ogóle ty i ja powinniśmy zginąć już ze 100 razy. Każda minuta, póki wciąż dychamy, to prezent. Więc zamknij się, dobra?